Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana. Dzisiaj w końcu zebrałam się do nagrania tego filmu i chciałam wam dzisiaj powiedzieć trochę o tym, co ostatnio tak pochłania moje serce i po prostu mnie totalnie jara w takim słowniku no, młodzieżowym. Ale no, nie wiem, może kogoś to jeszcze zainspiruje i chodzi mi konkretnie o historię chrześcijan prześladowanych. Dla mnie ten temat kiedyś w ogóle nie istniał i mam wrażenie, że w ogóle mało istnieje w takiej świadomości naszej chrześcijan w Polsce ogólnie. Przynajmniej jakoś ten temat jakoś nigdy nie wypływał, kiedy rozmawiałam gdzieś tam z ludźmi w kościele, we wspólnocie. I nawet zauważyłam, że w ogóle mało książek jest przetłumaczonych na ten temat. A wiele właśnie takich wartościowych treści, różnych świadectw jest po prostu po angielsku i ciężko, wiecie, wejść w to, wgryźć się w ten temat, jeżeli nie zna się języka angielskiego. Dlatego jest to taki poważny argument, żeby się uczyć tego języka, nawet jak już jesteście dorośli. Tak, to naprawdę moja teściowa też się uczy teraz tego języka angielskiego, a też już, no, powiedzmy, że już dawno skończyła szkołę, więc powiem wam, że nigdy nie jest za późno, a naprawdę treści po angielsku takich wartościowych jest bardzo dużo. Natomiast dla tych, którzy czytają tylko po polsku albo przede wszystkim, polecam bardzo te czasopismo Open Doors. Ostatnio właśnie dostałam parę takich egzemplarzy od koleżanki wspaniałej mojej Marzeny, siostry w Chrystusie. I ona mi właśnie przekazała i dowiedziałam się w ogóle, wchodząc na stronę, czego wcześniej nie wiedziałam, że każdy może sobie zaprenumerować to czasopismo za darmo i oni po prostu, jak poda się adres, to wysyłają raz w miesiącu takie czasopismo i też taki kalendarz, gdzie są intencje modlitewne na każdy dzień, więc naprawdę wam polecam. Ja też teraz zaprenumerowałam i też no, jestem ciekawa, czy przyjdzie i będę może też poruszać jakieś tematy, które mnie poruszą przez czytanie tych czasopism. Natomiast powiem wam, że no, przez to, że ogólnie miałam taką przerwę w czytaniu tych historii chrześcijan prześladowanych, tam trochę wam książek takich opisywałam, tak, czy recenzowałam, które już wcześniej przeczytałam na temat prześladowania w Chinach czy w Korei. Natomiast miałam taką przerwę od czytania tego typu literatury i tych świadectw. I ostatnio to tak do mnie wróciło, dlatego że razem z Mikołajem jesteśmy zaproszeni na rekolekcje organizowane przez wspólnotę Młodzi i Miłość z Gdańska. Pozdrawiam, jeżeli ktoś to ogląda. I właśnie oni organizują takie rekolekcje wakacyjne dla młodych i mamy ten zaszczyt mówić tam słowo. W sensie mogliśmy zaproponować temat właśnie tych rekolekcji i myśleliśmy nad tematem dosyć krótko, dlatego że słuchajcie, jeszcze przed tym, kiedy zostaliśmy zaproszeni na te rekolekcje, żeby coś powiedzieć, to już wcześniej Bóg położył w naszym sercu temat, na który chciałby jakby zrealizować w formie jakiejś rekolekcji. I już wcześniej o tym pomyśleliśmy, tylko że no właśnie, tak wiecie, ta cała administracja, ta organizacja, to stwierdziliśmy, kurczę, to tyle pracy i to jest niesamowite, że są tacy młodzi ludzie we wspólnocie Młodzi Miłość, ale też w innych wspólnotach, którzy po prostu chcą na siebie wziąć, którzy w ogóle organizują takie rzeczy, bo to jest naprawdę tyle pracy. I my możemy tam po prostu przyjechać, wiecie, i powiedzieć jakieś słowo. No naprawdę, chwała Bogu za takich ludzi, którzy są gotowi poświęcić na to czas. Ale właśnie chcemy, żeby tematem tych rekolekcji był motyw ciasnej bramy i wąskiej ścieżki. I to jest naprawdę gruby temat. I Mikołaj właśnie powiedział, że chciałby bardzo, żebym powiedziała coś na temat tych prześladowanych chrześcijan. Bo rzeczywiście ich historie, wiecie, to są historie, które no, są jak z dziejów apostolskich. Jeżeli czasem macie wątpliwości, czy Bóg działa tak jak wtedy, w dziejach apostolskich, czy Bóg działa tak jak kiedyś, kiedy Jezus chodził, kiedy byli apostołowie, czy dalej działa cuda, czy Bóg objawia się w taki sposób widoczny przez sny, przez widzenia i w ogóle czy mówi do ludzi, to bardzo wam polecam właśnie tym bardziej sięgnąć po te czasopisma, po książki, w stylu tych, o których wam mówiłam wcześniej, ale też o których wam powiem w tym filmie, bo naprawdę
Po prostu to jest szok. Bóg naprawdę działa w świecie. Tak mi się kojarzy ten fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie święty Paweł mówi, że my świadczymy o tym, my i Duch Święty, którego Bóg daje wszystkim, którzy są Mu posłuszni. I jeżeli my jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, jeżeli nie tylko wierzymy w Jezusa, w tym sensie tak jakiegoś wyznania wiary, ale rzeczywiście wypełniamy Jego Słowo, wtedy Bóg, tak jak Jezus powiedział, to jest obietnica, Bóg sam zamieszka w naszym wnętrzu. To jest Ewangelia Jana, rozdział 14, o tym mówi. Bóg zamieszka w naszym wnętrzu i będzie w nas mieszkał. I wtedy po prostu te cuda, te znaki, wierzę, że będą się działy. Dla mnie, powiem Wam, że przygotowywanie tych rekolekcji, tych treści na rekolekcje jest naprawdę takim dużym rachunkiem sumienia i zderzeniem się ze Słowem Bożym, bo wiecie, zanim o czymś będziesz mówił, to musisz się naprawdę z tym zderzyć. I musiałam się też zderzyć i zderzam się z tymi historiami chrześcijan prześladowanych i trafiłam na niesamowitą książkę, która bardzo, bardzo mnie zainspirowała w tym czasie. Tytuł tej książki brzmi Women Who Risk, czyli kobiety, które ryzykują. I podtytuł brzmi Sekretni agenci, w tym przypadku sekretne agentki dla Jezusa w muzułmańskim świecie. I powiem Wam, że tę książkę napisał Tom i Joanna Doyle. Jest to małżeństwo, które też na tym Bliskim Wschodzie rozmawiało, w ogóle działało, głosiło Ewangelii, rozmawiało z wieloma kobietami, które podzieliły się z nimi świadectwami na temat tego, jak nawróciły się na wiarę chrześcijańską, właśnie jak uwierzyły w Jezusa Chrystusa. Mówią o prześladowaniach, których doświadczają, których doświadczały, o niesamowitych cudach, nawróceniach w ich rodzinach i o tym, jak Jezus po prostu zmienił ich życie. I jest to, powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowita książka. Ja jestem zachwycona po przeczytaniu jej. Konkretnie to przesłuchałam ją po angielsku. Skończyłam tę książkę i już słucham następnej książki też tego autora, Toma Doyle'a. I naprawdę jestem bardzo poruszona tymi świadectwami. No są niesamowite. I chciałabym z Wami w tym filmie po prostu podzielić się znowu krótko tym, co mnie poruszyło najbardziej. Żebyśmy też zmierzyli się z tym, jakimi jesteśmy chrześcijanami, jakby z takim pytaniem, jakim ja jestem chrześcijaninem, jak ci chrześcijanie, którzy są prześladowani za Chrystusa, którzy naprawdę ponoszą cenę i koszt tej swojej wiary, jakby spojrzeli na nasze życie dzisiaj. Czy to życie jest rzeczywiście życiem w zgodzie z Ewangelią, wypełnianiem słów Chrystusa, czy jednak jest przepełnione lękiem, przepełnione właśnie takim strachem o siebie, o życie, to, że coś stracę, jak przyznam się do Jezusa, takimi, wiecie, dylematami, co wybrać w życiu, czym się kierować, jakby nie takim. Często nasze życie jest wypełnione tymi naszymi planami, a tak naprawdę gdzieś tam ewangelizacja czy wiara jest tylko takim dodatkiem. I powiem Wam, że naprawdę to jest taka szansa, czytanie takich książek i zderzenie się z tymi pytaniami, które też oni zadają w tej książce. Zderzenie się z ich wnioskami, z takim przesłaniem daje dla nas taką szansę, myślę, dla nas chrześcijan na zachodzie, w tym świecie zachodnim, żeby po prostu zrobić rachunek sumienia i rzeczywiście, jeżeli nie idziemy jeżeli nie weszliśmy w ciasną bramę, nie idziemy wąską ścieżką, to żebyśmy nawrócili się w tym momencie i rzeczywiście poszli za Jezusem. I ta książka jest świetnie zrobiona, bo z jednej strony zawiera dużo historii takich nawrócenia, a z drugiej strony też takie przesłania tych kobiet, tych ludzi, bo to nie tylko kobiety, które się nawróciły, też ich mężowie. Na samym początku tej książki są zadane takie dwa pytania. To są dwa pytania, które zawsze zadaje się muzułmanom, kiedy chcą przejść na chrześcijaństwo, żeby stwierdzić, czy są gotowi, czy są w ogóle gotowi przyjąć chrzest, czy są gotowi przyjąć Chrystusa, tak, wiarę. I to są pytania, dwa pytania, które brzmią, czy chcesz cierpieć dla Jezusa, czy chcesz umrzeć dla Niego, tak, dla Jezusa. I dopiero jeżeli tak muzułmanie, jeżeli ludzie, którzy byli w tej wierze wychowywani, powiedzą tak, chcę cierpieć dla Jezusa i z przekonaniem powiedzą tak, chcę dla Niego umrzeć, dopiero wtedy mogą zostać ochrzczeni, dopiero wtedy są uznani za gotowych, żeby rzeczywiście stać się chrześcijanami. I te dwa pytania mnie dotknęły, bo powiem Wam, że uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę nigdy ich sobie nie zadałam. A prześladowania, słuchajcie, to jest coś, co zostało obiecane
nawet nie jakby, wiecie, to nie jest jedna z możliwości, która nas może spotkać, kiedy idziemy za Jezusem. To jest coś, co jest obiecane przez Jezusa, przez potem świętego Pawła, który mówi, każdy, kto chce żyć pobożnie, każdego, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, spotka prześladowanie. I to samo mówi Jezus. Świat was będzie nienawidził. We wszystkich narodach będziecie znienawidzeni z powodu mego imienia. Ale każdy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I o prześladowaniach naprawdę jest bardzo dużo. Zachęcam was, żebyście przejrzeli Biblię, Nowy Testament pod tym kątem. Sam Jezus był prześladowany i mówi, że to samo spotka tych, którzy staną się jego uczniami. Więc dla nas łatwo jest wejść, tak stać się członkiem Kościoła, wziąć chrzest. Często jesteśmy chrzczeni jako dzieci, przynajmniej w Kościele katolickim. I łatwo jest nam stać się członkami Kościoła, tak? Ale pytanie, czy staliśmy się w ogóle uczniami Chrystusa i czy chcemy się stać? Bo ja na przykład, mi się wydawało, że ja chcę, że ja wiele razy to deklarowałam, oddawałam życie Jezusowi, ale tak naprawdę nigdy nie zastanowiłam się, czy chcę ponieść tego koszt, czy jestem gotowa cierpieć dla Jezusa, czy jestem gotowa dla Niego umrzeć. A to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że naprawdę nawet u nas na Zachodzie każdego, kto chce żyć zgodnie ze słowem Jezusa, spotka prześladowanie. I może być to ze strony bliskich, może być to ze strony, nie wiem, kolegów, koleżanek z pracy, osób niewierzących. Różne, wiecie, nawet po prostu jak ktoś chce mówić o Jezusie, to zawsze zawsze jest ten jakiś dyskomfort. To oddziałuje na wszystko, na relacje, na pracę. I każdy, kto tego doświadczył, to wie. Natomiast na pewno jest to dużo mniejsza cena, niż ponoszą osoby w tych krajach, gdzie po prostu chrześcijaństwo jest zakazane. Niemniej wszyscy jesteśmy na to narażeni. Wait a minute, muszę tutaj to ogarnąć. No więc, podsumowując, właśnie takie zadawanie sobie takich pytań na co dzień, czy właśnie, czy chcę cierpieć dla Jezusa, czy chcę dla Niego umrzeć, to naprawdę pomaga. To pomaga, wiecie, przyjąć wszelką taką krytykę, wszelkie takie niezrozumienie, wszelkie jakieś takie sytuacje, takie mało komfortowe i nieprzyjemne i taki, pokonać taki lęk, kiedy po prostu przyjmujesz to, że te cierpienia, prześladowania w różnej formie, takie sytuacje niekomfortowe po prostu będą, ale że Jezus powiedział, że nie możemy się wstydzić Jego słów, tak? Kto zawstydzi się Jego słów przed tym pokoleniem cudzołożnym i grzesznym, tego sam Syn Człowieczy, tak? Sam Jezus będzie się wstydził, kiedy przyjdzie powtórnie razem z aniołami w chwale Ojca. Więc to jest naprawdę ważna sprawa. Myślę, że od tych chrześcijan możemy się bardzo dużo nauczyć. I do tych lektur chciałabym was bardzo zachęcić. Druga kwestia, która mnie poruszyła w tej książce, to są właśnie liczne cuda, przez które Bóg się objawia. To jest niesamowite, że wielu muzułmanów ma sny, w których objawia im się Jezus. I oni często w ogóle go nie znają, ale on im się przedstawia jako ten, który ich widzi, jako ten, który jest drogą, prawdą i życiem. I potem oni pierwszy raz gdzieś tam chwytają Biblię i nagle widzą, że to tak Bóg siebie nazwał. Na przykład ten, który widzi, to jest imię Boga, El-Roi, jeżeli się nie mylę, to jest imię, którym Bóg się przedstawia dla Hagar, tak? Hagar, czyli drugiej żony Abrahama. I powiem wam, że to jest poruszające, bo w Koranie Allah ani razu nie wspomina imienia Hagar. Natomiast w Biblii Bóg spotyka się sam z Hagar. Tam nie ma żadnego pośrednika. Po prostu przychodzi do Hagar, która jest na pustyni i mówi właśnie, ja jestem Bogiem, który cię widzi, widzę cię. Okazuje jej troskę, okazuje jej uwagę, zaspokaja jej potrzeby. To jest niesamowite. Te kobiety, które są w tym tak świecie muzułmanów, są często właśnie całe pozakrywane, tak, w islamie. Noszą te hijaby, tak, i tam różne te części odzieży, które je zakrywają, one często czują się niewidzialne. I dlatego tym bardziej, jakie to jest poruszające, że Bóg jest tym, który widzi Hagar, który widzi te kobiety, który, wiecie, widzi tą ich wartość i tę godność, i to te kobiety też porusza. Właśnie poruszające jest dla mnie też w tej książce to, że te świadectwa pokazują, że Bogu zależy na wszystkich. Również na po prostu na tych ekstremistach, na osobach, które są zamieszane, wiecie, w terroryzm itd. i tak dalej. I to jest niesamowite, że ci mężowie tych kobiet, często przez ich świadectwo,
też się nawracają przez modlitwę i tak dalej. I nawet często Jezus sam im się objawia. Niektórzy muzułmanie też mają takie widzenia, mają doświadczenia różnych cudów, znaków, gdzie po prostu zaczynają wierzyć w Jezusa, nawracają się przez czytanie też Słowa Bożego. I to jest też niesamowite, bo wiecie, bo to naprawdę... No tracą wtedy wszystko, tracą majątki, tracą szacunek, nieraz są poddawani egzekucjom. Więc no naprawdę jest to niesamowite, że mimo wszystko decydują się na zostanie chrześcijanami. I też oni często mówią o tym właśnie, jak Jezus wszystko zmienił w ich życiu. Że On naprawdę zmienił całe ich życie. To jest niesamowite, wiecie, w tej książce, kiedy czytam o małżeństwach, które miały tak... no taką patologiczną sytuację, gdzie na przykład w tym islamie no to jest naprawdę powszechne, że mężowie biją żony i że mają tak zwane temporary wives, tak, czyli takie tymczasowe żony, czyli poza tą jedną, dwoma, trzema lub czterema żonami, bo w Koranie jest napisane, że można mieć cztery żony maksymalnie, to można mieć jeszcze te temporary wives, czyli właśnie takie żony, które są na czas takie, jak sobie określicie, tak, po prostu jest spisywana umowa. I wtedy ta żona jest na, nie wiem, na okres dnia, miesiąca, czy tam roku, różnie. I jest spisywana taka umowa i po prostu ci mężowie wtedy nie muszą... no w sensie to jest taka, no tak naprawdę zalegalizowana prostytucja. Tak jak rozmawiałam z moim mężem, to tak żeśmy to sobie nazwali, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. To są kobiety, które z tego żyją, tak? I to jest no naprawdę straszne. I wiecie, nawet w takie małżeństwa Bóg potrafi wejść i ocalić je, przemienić. I jedna właśnie muzułmanka mówiła o tym, że chciała zabić swojego męża za to wszystko, za to bicie, za te wszystkie, za tą całą niewierność, za tę przemoc, a Bóg ich nawrócił i jego nawrócił, poruszył. On uwierzył w Jezusa Chrystusa, zupełnie stał się innym człowiekiem i ona przez niego, słuchajcie, poznała też Ewangelię i też się nawróciła i razem ewangelizują. To jest w ogóle książka, która została wypuszczona w 2021 roku, czyli to są naprawdę takie autentyczne, świeże historie ludzi, którzy dalej żyją i posługują, tak, w tej kwestii. Świadczą o Jezusie w tych krajach. No powiem wam, że właśnie te takie porównywanie naszej wiary do wiary właśnie do islamu, też Koranu, do Biblii, bo też powiem wam, że wczytałam się trochę w Koran, tak z ciekawości po prostu, żeby zobaczyć właśnie jak Koran mówi, tak, o kobietach, jak można je traktować w ogóle, tak mniej więcej, żeby wiedzieć, co tam jest napisane. I wiecie, porównałam to do Biblii i też porównałam te historie, te realia tego życia w tych rodzinach, to naprawdę przepełniła mnie wdzięczność, że myślę, że my często... My wierzący w Chrystusa często naprawdę nie doceniamy tego, jak Jezus wpłynął na nasze życie. Jak dzięki Niemu, jakie mamy wspaniałe relacje z naszymi mężami, jakie wspaniałe relacje mamy w naszych rodzinach. I pewnie nie wszystkie, nie wszystko jest idealnie, ale słuchajcie, naprawdę tego się nie da porównać. Tego się nie da porównać, że w naszych jednak małżeństwach często jest szacunek i miłość. I że ja wiem, że tak jest w moim małżeństwie tylko ze względu na Jezusa, że gdybyśmy nie byli tak nie wierzyli w Jezusa, nie postępowalibyśmy zgodnie z Jego Słowem, to nie byłoby w Nim wierności, nie byłoby czystości, nie byłoby świętości, miłości, która rośnie z każdym rokiem naszego małżeństwa, pomimo jakiejś tam trudności i tak dalej. Że naprawdę nie miałabym niczego w moim życiu, niczego. Sama doświadczyłam uzdrowienia, sama doświadczyłam wielu cudów, naprawy relacji z moimi rodzicami, gdzie jako nastolatka po prostu tak poczułam się poszkodowana, poraniona różnymi sytuacjami, które w ogóle, wiecie, powstały głównie w mojej głowie. I sama się nimi zatrułam, tymi emocjami, złymi myślami, że ja myślałam, że już nigdy nie będę miała dobrej relacji z rodzicami. A Jezus mnie zmienił, Jezus uleczył te relacje, Jezus zmienił je całkowicie. I słuchajcie, to jest niesamowite, że to jest niemożliwe bez Boga. Nie wiem, ja mam wrażenie, ja wiem, że to wszystko to są cuda Jego łaski. I kiedy czytam te historie, to widzę, jak ci ludzie doświadczają tego samego, co ja doświadczyłam. Że Bóg zmienia ich życie, daje im sens w życiu, że sprawia, że ich relacje się zmieniają, ich małżeństwa się zmieniają zupełnie przez Słowo Boże, które oni biorą, czytają i wypełniają. Czytają o tym, jak mężowie mają szanować żony i ci mężowie zaczynają je szanować po raz pierwszy w życiu. Bo Koran im tego jakoś tam... Koran od nich tego nie wymagał, tak? W takim stopniu, jak to czyni Biblia. I powiem wam, że te kobiety, o których mówi ta książka, które, wiecie, zaczynają wierzyć w Jezusa i słuchajcie, nawet są
często porzucają hijab, czyli te okrycie głowy, przez co narażają się na prześladowanie ze strony na przykład jakichś fundamentalistów, tak, którzy mieszkają w sąsiedztwie, którzy rzucają w nie kamieniami. Nieraz z tego powodu naprawdę mają wiele, wiele problemów, muszą się przeprowadzać, muszą uciekać, ale one w ten sposób też są gotowe pokazać, że uwierzyły w Jezusa, że już nie są muzułmankami. Część zostaje w tym hijabie i są tak zwanymi ukrytymi agentami, jak one o sobie mówią, ale też otwarcie głoszą, mówią o Jezusie. Wiecie, przekazują Biblię i robią to w taki sposób, często mówią rodzinie na przykład po prostu, że uwierzył w Jezusa i już to powoduje, że ta rodzina chce ich zabić. Jedna jest taka niesamowita historia kobiety, która uciekła z Mekki, które było jej rodzinnym miastem, gdzie nawet odbywały się egzekucje tych chrześcijan, którzy zostali gdzieś tam przyłapani, tak, czy jakichś wrogów islamu. I ona musiała uciekać z tej Mekki, tylko dlatego, że zadała takie pytanie przy stole, czy kiedykolwiek słyszeliście, żeby Allah wysłuchiwał modlitw. Bo to jest też jeden z takich argumentów dla nich, z takich przyczyn ich nawrócenia, że często te kobiety, czy nie tylko kobiety, też mężczyźni, po prostu wiele lat modlili się do Allaha i nigdy nie uzyskali odpowiedzi, nigdy ich modlitwy nie były wysłuchane. I słuchajcie, to jest kolejny powód, dla którego możemy się cieszyć, jeżeli znamy Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, że to jest niesamowite, że mamy Boga, z którym możemy mieć relację, który odpowiada na nasze modlitwy, na wszystkie, nawet jeżeli nie daje nam od razu tego, czego pragniemy, o co prosimy, to ciągle słyszymy Jego głos, który nas pociesza, który nas zachęca, który nam daje jasne wskazówki, czym się mamy teraz zająć, który nas pokrzepia. I naprawdę, jeżeli jeszcze tego nie doświadczasz w swoim życiu, jeżeli nie słyszysz takiego wyraźnego Bożego głosu, to zachęcam Ciebie, który oglądasz ten film, czy która oglądasz ten film, żeby prosić Boga o takie objawienie, żeby prosić, żeby mówił do Twojego serca, żeby właśnie chwycić Słowo Boże, bo Bóg bardzo też wyraźnie mówi przez swoje Słowo. I ja tego wielokrotnie doświadczyłam, po prostu czytając Biblię, że jakieś fragmenty mnie bardzo poruszają i potem są jakieś sytuacje, przez które czuję, że Bóg do mnie mówi, a czasem jest tak, że po prostu na modlitwie przychodzi jakaś myśl i wiem, że to jest od Pana i po prostu zapisuję to, a potem to się gdzieś potwierdza w jakichś czytaniach, w jakichś słowach i widzę, że to się też spełnia w moim życiu. I naprawdę, jeżeli wyznaliśmy nasze grzechy, jeżeli zaprosiliśmy Ducha Świętego do naszego życia, tak, zostaliśmy ochrzczeni, uwierzyliśmy w Jezusa, to Duch Boży nas prowadzi i możemy być naprawdę prowadzeni przez Boga, tak jak apostołowie i tak jak te osoby, przecież wierzymy w jednego Boga, tak jak ci muzułmanie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i doświadczają wielu cudów w swoim życiu, w swoich rodzinach, tak, że to ich życie się zmienia. My tak samo wierzymy w tego samego Boga i ten Bóg też może zmienić nasze życie. I oczywiście wiele z tych kobiet doświadcza prześladowań, jest bitych przez swoich mężów jeszcze bardziej, kiedy uwierzyły w Jezusa, ale to też jest część świadectwa i one też się tym dzielą w taki sposób, że to jest budujące. One nie tracą przez to wiary, słuchajcie, ale one są gotowe cierpieć dla Chrystusa, one chcą to zrobić, dlatego że On dał im tyle pokoju, tyle nadziei, tyle radości w życiu. Nadał im sens życia w ogóle, że to jest dla nich cena warta do poniesienia. To jest w ogóle niesamowite. Niesamowite są te historie. I właśnie ta ich gotowość na śmierć, gotowość na cierpienie, to, że one, wiecie, są w takich trudnych warunkach, ale nas, Europejczyków, zachęcają do wytrwałości w modlitwie, bo one same modlą się o nawrócenie swoich mężów i rodziny. I właśnie to one nas zachęcają, słuchajcie, w tych trudnych warunkach. To one nas, te kobiety, zachęcają do wierności Panu, do wiary w cuda. I to jest właśnie super, że ta książka też zawiera takie różne zachęty od tych kobiet. I w sumie, słuchajcie, to już będzie wszystko, co sobie zapisałam, ale jeżeli ktoś ma angielski, to bardzo Was zachęcam do przeczytania całej tej książki albo właśnie do czytania też tych historii z tej gazetki Open Doors, bo powiem Wam, że tutaj jest bardzo dużo też niesamowitych historii, takich, które, wiecie, uświadamiają po prostu, ile jest tych prześladowań, ale też pokazują takie historie chrześcijan, którzy są wierni, którzy dają niesamowite świadectwo właśnie tej swojej wiary i dla nas, myślę, mogą być naprawdę taką inspiracją, takim umocnieniem i takim potwierdzeniem, wiecie, że
no, że to działa, że warto ponieść ten koszt, że naprawdę nie musimy się bać uwierzyć w Jezusa. To nie jest żadna pułapka, nic nie stracimy, tak naprawdę dopiero wtedy zyskamy nasze życie. Dopiero wtedy zabezpieczymy nasze życie, kiedy uwierzymy w Jezusa i pójdziemy za Nim na całość, bo tak jak też te kobiety powtarzały, to niebezpieczeństwo jest tylko tymczasowe, to życie jest tylko tymczasowe. Natomiast tak naprawdę to, co się liczy, to jest ta wieczność, wieczne życie z Jezusem Chrystusem i no dla nas to też jest, myślę, cenna wskazówka. A jeszcze tu sobie zapisałam... Jeszcze zapisałam sobie tutaj taki wniosek w moim tym dzienniczku, pamiętniczku, w moich rozważaniach. Jak mogę upodobnić się do tych chrześcijan? Tak sobie napisałam. Takie konkretne punkty. I myślę, że to też jest ważne. Pierwsza rzecz, którą Bóg mi pokazał, to jest właśnie gorliwie modlić się i pościć codziennie w intencji nawrócenia mojej rodziny, znajomych, nieznajomych. Te kobiety właśnie bardzo też mówią o tym, że to taka wierność w modlitwie, że to jest takie całe powołanie, życie w modlitwie i zanurzanie, wręcz nasączanie tych ludzi dookoła tą modlitwą. One często modlą się po prostu za ludzi, których spotykają, których gdzieś tam mijają na ulicy. I ja też sobie uświadomiłam, że często chcę, wiecie, mówić o Jezusie, przekazywać tą wiarę, ale tak naprawdę nie ma we mnie takiej troski o tych ludzi, takiej miłości na tyle dużej, żeby się, wiecie, modlić o nich, żeby naprawdę, tak wiecie, wytrwale się o nich modlić. To też jest objaw naszej miłości, kiedy potrafimy nie tylko, wiecie, komuś powiedzieć o Jezusie, ale potrafimy też nosić Go w swoim sercu, modlić się za Niego, pościć. Druga kwestia, którą sobie zapisałam, to właśnie zadawać sobie to pytanie codziennie. Czy chcę cierpieć dla Jezusa? Czy chcę dla Niego umrzeć? Dlatego, że to tak naprawdę taka decyzja daje nam odwagę do tego, żeby o Jezusie mówić, nawet kiedy to jest, powoduje dyskomfort, nawet kiedy to powoduje jakieś takie mało komfortowe sytuacje, wręcz może nawet jakąś agresję ze strony innych ludzi. Ale jeżeli jesteśmy na to gotowi już od samego rana, to daje jednak tą odwagę, żeby ponieść ten koszt. I powiem Wam, że naprawdę to usuwa lęk. To zabiera taki lęk z serca i no, polecam. Trzecia rzecz to właśnie jest ta ewangelizacja, czyli też mnie dotyka to, że w Dziejach Apostolskich ta ewangelizacja odbywa się razem z Duchem Świętym. I myślę, że właśnie świadomi tego, że razem z samym Bogiem, tak, z jedną z osób Trójcy Świętej, jedynego Boga, z Duchem Świętym ewangelizujemy, to też sprawia, że no, słuchajcie, nie jesteśmy sami, więc Bóg nas do tego zachęca, żeby świadczyć, że my jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa, więc powinniśmy się otworzyć, myślę, na taką perspektywę ewangelizacji, czy przez filmy, czy przez posty, przez różne, teraz naprawdę jest tyle różnych środków komunikacji, przez które możemy mówić o Jezusie, dzielić się po prostu tym, co nas pociesza, co Bóg nam kładzie na sercu. Oczywiście ze znajomymi i w rozmowach też jak najbardziej, więc myślę, że warto się otworzyć na taką ewangelizację, bo bez tego, no bez głoszenia Ewangelii, bez tego, to co mówi święty Paweł, ja nie wstydzę się Ewangelii, jeżeli tego zabraknie w naszym życiu, tego przekonania, że ta Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw dla Żyda, potem dla Greka, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, jeżeli tego zabraknie, no to wiecie, to tak naprawdę nie będziemy nigdy na wąskiej ścieżce, bo to jest część naszego życia w Chrystusie. Głoszenie tej Ewangelii, tego, co zmieniło nasze życie, tego doświadczenia. I jeszcze sobie zapisałam, że ważna jest modlitwa osobista i uczenie się Biblii, cytatów z Biblii na pamięć. I też wielu z tych chrześcijan prześladowanych uczy się Biblii na pamięć, żeby móc sobie powtarzać je w różnych momentach dnia, kiedy po prostu tej Biblii nie mogą trzymać. Niektórzy w ogóle nie mogą jej przechowywać w domu. Dlatego dla nas to też jest taka zachęta, myślę, żeby to Słowo Boże jednak przechowywać w tym naszym sercu. Wiecie, no to myślę, że to naprawdę dużo zmienia, kiedy w tym naszym sercu nosimy Słowo Boże, a nie jakieś nasze troski, czy no, jakieś inne myśli, historie na przykład z filmów czy książek, które tak naprawdę nigdy się nie wydarzyły. Więc bardzo Wam polecam tę książkę i w ogóle tego typu rzeczy, tego typu historie, żeby wgryźć się w temat po prostu. Ja postaram się na tym kanale trochę przybliżać. Teraz czytam następną książkę tego Toma Doyle'a i też na pewno coś o niej powiem, ale też Was zachęcam, czy nawet do prenumeraty, po prostu do zamówienia sobie tych gazetek, które są za darmo, żeby uświadomić sobie po prostu
że to się dzieje, że to prześladowanie chrześcijan dzieje się na świecie, że ono jest częścią życia każdego chrześcijanina. I ta nasza wiara nie może być, wiecie, taka płytka, taka byle jaka. Jak to w tej książce autor powiedział, że nie ma miejsca dla takich sissy Christians, czy takich chrześcijan sissy, że to są tacy delikatni, nie wiem, chrześcijanie. Ale ogólnie chodzi po prostu o niską jakość tego chrześcijaństwa, że nie ma teraz na to miejsca. Naprawdę musimy być wiarygodnymi świadkami Boga żywego, bo Jezus przychodzi, Jezus przyjdzie niebawem i nie chcemy na pewno, żeby nas zastał trzęsących się po prostu i w jakimś takim, wiecie, rozdwojeniu naszej wiary, niepewności, ale ja bardzo chcę, żeby mnie zastał w takim rzeczywiście, w takiej pewności mojej wiary, w jasnej decyzji, że chcę iść za Nim, że nawet za Nim idę, że codziennie wypełniam Jego prawo, Jego przykazania. Dlatego tak ważne jest to poznanie Pana i też to umacnianie się różnymi świadectwami, które sprawiają, że znowu, słuchajcie, kierujemy tę naszą uwagę na Boga i na Jego Słowo, które żyje i które naprawdę działa. Nawet kiedy nam się czasem wydaje, nie, to chyba już nie działa, bo ja choruję, bo mnie wszystko boli, bo coś tam mi się nie układa, ale słuchajcie, Bóg działa i Bóg jest wierny, więc my też bądźmy Mu wierni. Dobra, no i taki długi, luźny vlog nam wyszedł, ale chyba nawet nie będę tego za bardzo ciąć. No, bo teraz, wiecie, mało mam sił, mało mogę siedzieć. Ale no, fajnie. Chwała Panu, słuchajcie, i mam nadzieję, że Was to trochę zbudowało, mnie bardzo. Więc trzymajcie się i do następnego filmu.